Cześć, witaj w kolejnej części vloga moim 5 minut i dzisiaj kontynuuję pracę nad nowym slajsem, bo wczoraj skończyłem poprzedni slajs, czyli ten związany z przerywaniem krótkiej przerwy, więc prawdopodobnie zajmę się za graficznym interfejsem slajsa związanego z przerywaniem długiej przerwy. I dzisiaj ponownie będę walczył z UI-em i rozpocznę ten nowy projekt. O! Timer coś mi zaczyna szwankować. Natomiast udało się ustawić. I zapraszam na kolejny epizod. Więc tak, model. W pierwszej kolejności model. Gdyż wczoraj nie zaznaczyłem ukończenia slajsa. I tak. Należy zduplikować, by oznaczyć. I rozpoczynam ostatni element związany z takim trudnym UI-em, którego ja nie lubię. Może on wcale nie jest trudny, tylko za dużo histeryzuje lub kombinuje. Więc czas przerwy, long break i opieramy się o kod, który już istnieje jak zwykle, bo jak może być inaczej? Z tą różnicą, że teraz po prostu posłużę się short break view, nie, tak, start i short break view, więc taki komponent będę musiał dodać, tylko z tą różnicą, że long, czyli long break view. I tak jak poprzednio z shortem, dodaję oczywiście kolejne projekty w odpowiednim katalogu, czyli w takim. I tutaj mam projekt. O, znowu przeskakuję. Projekt testów, projekt API, projekt UI-a. Czemu to tak przeskakuje sobie? Wybiera sobie coś i cały czas tak przeskakuje. Czyli UI. I jeszcze application, tak? Dobrze mówię. Application. Jeszcze trochę czasu jest. Czyli application. I trzeba klasy pousuwać oczywiście, no bo one w zasadzie są niepotrzebne tutaj. I będę znowu kopiował kodzik i go zamieniał. Tylko może tym razem to jakoś się uda bardziej regularnie lub w sposób zorganizowany, na przykład taki, że najpierw wezmę testy. Jak już mam testy skopiowane, to być może warto byłoby je może najpierw w pierwszej kolejności napisać. Będą bardzo podobne, tu wszędzie po prostu będzie long. Tak, więc tu będzie wszędzie long. I może właśnie w ten sposób podejdę do tego, że po prostu będę nie wszystko naraz, tylko szedł po kolei i podmieniał. Long na shorty, na longi i tak dalej. I tutaj też będzie long. I tutaj też long. Od razu model, żeby te dane przenieść, czyli 15 minut. Tak.
15 minut i 23:30. Tak, tutaj w zasadzie większość rzeczy została w tym momencie poprawiona. Od razu mogę dodać referencje. Referencje do, na pewno GWT, do tego akurat miejsca. I na pewno do Long Break View Application i UI. No, czas mi się pomału kończy, ale idę do przodu. Ponownie tu jest long. I tutaj mogę dodać już, zwinąłem sobie, mogę dodać referencję do CQRS-a. No i będzie trzeba zainstalować autofaka. I pozmieniamy najpierw tutaj longa i tutaj longa, tylko nic nie importuję, bo lepiej nie. Na chwilę obecną. Czas mi się kończy. No cóż. Tutaj zmieniłem na long, na long, na long. Zmienię jeszcze tutaj. I tu. No i oczywiście będzie XUnit do zainstalowania w tym projekcie. Oj, nie tak. To trzeba z Nugeta skorzystać. I go instalujemy do testów. Install. I tutaj poprawki na 15. 30. Tam wszędzie było. Long, czy w zasadzie implementuję teraz testy. I jeszcze tu long. Tutaj long. No i tu. W tych dwóch miejscach, czyli komenda. Rejestracja modułów. Nie wiem w ogóle, czy ta klasa jest jeszcze potrzebna tutaj, ale jakoś tak. Widać, że XUnit się tutaj poprawił. Jeszcze tylko zainstaluję autofaka. I na dzisiaj to już tyle, bo widzę, że troszkę pojechałem znowu. Instalujemy autofak. On tutaj jest gdzieś potrzebny, więc dobrze, żeby był. Te nazwy muszą zostać na razie. Pewnie je poprawię albo nie. Więc dzisiaj udało się rozpocząć kolejnego slajsa. I buduję to teraz w zupełnie inny sposób. Bardziej zorganizowany i prawdopodobnie tak będę to robił akurat w tym slajsie. Mam też pomysł, żeby generalnie teraz tak mi wpadło do głowy, że jak sobie poprawię testy, żeby je zakomitować i dopiero później pracować nad logiką czy nad UI-em, tak? Czyli żeby mieć zaklepane testy, a dopiero później zmieniać cokolwiek innego.
i jak nie zapomnę, to jutro tak zrobię. Na dzisiaj oczywiście to już tyle. Dzięki oczywiście za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia jutro w kolejnej części vloga Moje 5 minut, na którego oczywiście Cię zapraszam. Jeżeli widzisz wartość w tym, co robię od ponad 330 dni, to nie krępuj się, przekaż to wideo, przekaż tą listę do zasubskrybowania komuś innemu. Myślę, że skorzysta. Dzięki, cześć.